Nowy mistrz BMAF w wadze lekkiej, Marcin Gałązka, jego trener Marcin Frankiewicz. No najpierw ciebie, Marcin, zapytam. Powiedz w ogóle, jak ta walka? No, udało się pas zdobyć, rywale ściągane na zastępstwo. Było ciężko, czymś zaskoczył? No jak widzieliście, chwilę się z nim męczyłem. Myślę, że jeszcze powinien popracować nad parterem, ale dobry zawodnik. Myślę, że coś z niego może być za parę lat być, może daleko zajść. No tutaj zdobyłeś ten pas, udało się powrócić po tej porażce na Grappler Night 4 ze Sławkiem Szczepańskim. Powiedz, jak ważne było dla ciebie to, żeby ten pojedynek rozstrzygnąć za swoją korzyść? Było bardzo ważne, co prawda liczyłem na pojedynek z kim innym. Tutaj doceniam Michaiła, że wziął walkę w ostatniej chwili. No mówię, ja się długo przygotowywałem, chciałem wygrać efektownie i myślę, że taki plan wykonałem. A trener zadowolony z występu swojego podopiecznego? Bardzo. Znaczy zrobił to co miał zrobić, tak, taki był właśnie plan. Tak myślałem, że on będzie kopał jak z kickboxingu, z Muay Thai. I tyle. Zrobił Marcin to co miał zrobić. Najważniejsze, że udało się, żeby ta walka się odbyła, bo się naprawdę przygotowywał, trenował. I po prostu to jest najważniejsze, że pas zostaje w Mińsku, nie? Nie jedzie na Ukrainę. A już jakieś plany co do kolejnego rywala Marcina Gałązki? No bo ta kategoria 70, Maciek Kieszkowski, już trzecie zwycięstwo na Grappler Night. Damian Majewski no, na razie w 7-7, ale też drugie zwycięstwo z rzędu, więc no, ta kolejka chętnych jakby się ustawiała sama wewnątrz organizacji. Ja schodzę do 70. To ja też. To schodzi... Zobaczymy, słuchaj, to na razie na gorąco nic tam nie mówił. Jeżeli Marcin, mówię, to tu jest kwestia, to już mówiłem wcześniej, to jest kwestia Marcina spraw prywatnych. On pracuje jeszcze jako nauczyciel i tak dalej, także mówię, jak będzie miał czas, żeby się przygotować, to jasne. Tu, ja nie widzę, żeby tu się obawiał któregoś z zawodników, których wymieniłeś, tak? Chociaż ja za bardzo nie jestem skłonny do tego, żeby zestawiać ze sobą zawodników, którzy walczą u mnie na gali. Ja wolę ich zestawić z kimś innym, tak? I tyle. Ale to jest kwestia do przemyślenia, do rozważenia. Gala na plus? Jak oceniasz? Ja myślę, że na plus. Bardzo fajne walki, tylko jedna walka skończyła się przed czasem. Tak, no ale to mówię, to przyjeżdżają zawodnicy, przyjeżdżają ich kibice, tak, robi się fajna atmosfera, także ja myślę, że gala jak najbardziej na plus. No i tyle, no. Zobaczymy, co będzie dalej. No panowie, w takim razie dziękuję za rozmowę. My już kończymy dzisiejszą galę. Dziękuję bardzo za czas spędzony z nami. To był Grappler Night 5. Widzimy się za rok. Oby. Do zobaczenia.